I zapraszamy ostatniego kandydata. dionkontakt@gmail.com. Darmowe zaproszenie na świat prywatny Badzior. Halo, halo, dzień dobry. Jestem Sir Dadalus z Kasika, chociaż bardziej możecie mnie kojarzyć niektórzy ze świata Phobos, na niku Przykazanie Wiary. Gram z Margonem od 14 lat, z tego co mi wiadomo, jestem jedynym kandydatem tutaj, który gra wyłącznie na światach publicznych, więc wiem, z czym się borykają światy publiczne najbardziej, od tego chciałbym zacząć. Nie wiemy, tak, nikt nie wie tak naprawdę, co my będziemy mogli robić jako ten doradca gry, ale z mojej strony największy nacisk bym chciał nałożyć na boty, tak? Zgłoszenia wiszą na panelu bardzo, bardzo długo, więc nie ma czasu, ale powiem tyle, że jeżeli chcecie poprawnie zgłosić bota, to wystarczy nagrać, jak on podchodzi do Herosa, wy zbijacie Herosa, on biega dalej. Jak to nagracie, to jest automatyczny ban, nie ma gracza pod obserwacją. Według mnie powinno zostać wprowadzone zupełnie inny system weryfikacji botów. A do tego potrzebna jest niestety zmiana regulaminu gry, ponieważ zawsze na panelu odpisują to samo, więc według mnie powinna być wprowadzona mała zmiana, która polega na tym, że bot ewidentnie jest zgłaszany, darmowe jest weryfikacja szybka, 3 dni bana. Wraca bot, tydzień, wraca bot, perm. To powinno załatwić sprawę z botami. Druga sprawa, łaźnie, zwiększenie atrakcyjności, zwiększenie występowania przedziałów, a także coś więcej niż błogosławieństwo, dosyć słabe z tej łaźni. Czyli waluta z łaźni. Potem byłby sklep, za który można by zwycięzcy lub też drugie, trzecie miejsce, które zależy do ludzi tutaj z Garmory. Mogliby kupować sobie błogosławieństwa legendarne, ewentualnie elementy jego stroju na łaskę. Myślę, że dużo osób w to wchodziło. Trzecia rzecz, co jeszcze? No bezużyteczne są punkty honoru, no ktoś już o tym wspomniał tutaj. Można by zupełnie zresetować system punktów honoru, sprawić, żeby oddzielić go od questów i byłby po prostu punkty honoru za walki. Osoby, które miałyby tych punktów honoru dużo, mogłyby mieć symboliczną bramę swojego nizu. Ktoś, kto ma najwięcej, mógłby mieć dziennikową i tak dalej, patynową złotą. Obiecywał zaproszenie i już się zgłaszasz po to. Co by tu jeszcze? Jeszcze był poruszany temat legend z Lisku. Według mnie to też powinno być na ten nacisk położony, ponieważ to jest exploit. Lotanie z legend z Lisku jest, no według mnie, wykroczeniem. Co jeszcze? No raz miałem sytuację, że ktoś po prostu zdobył legendę z Listu, zabijając 40 levelem, 5 level, żeby nabić list. Na panelu odpisali mi, że nie ma wystarczających dowodów, że to jest exploit. Musisz wysłać, no? Coś jest nie tak. Jak czy siak, myślę, że każdy z kandydatów ma coś fajnego do powiedzenia tutaj. Fajnie po prostu jest tu znaleźć, poznać ludzi, może coś więcej zrobić. Dziękuję. Brawo. W tym momencie wszyscy kandydaci zaprezentowali swoje możliwości.